Cześć, dzień dobry, drodzy przyjaciele. Witam i pozdrawiam serdecznie z Hamburga. Moin aus Hamburg. Ich bin der Herr Hamburger, das jest Pressespiegel aus Deutschland. Wiadomości prasowe z Niemiec, czyli wspólnie przeglądamy i komentujemy prasę niemiecką. Przy okazji uczymy się języka niemieckiego. Główne wiadomości na dziś. Deutschland ohne Verteidigungsminister. Niemcy bez ministra obrony narodowej. Und Deutschland rutscht im Wirtschaftsstandort-Ranking ab. Niemcy spadają w rankingu lokalizacji przyjaznych dla firm. Wir legen los. Der Spiegel zuerst und Rücktritt der Verteidigungsministerin Scholz wusste schon am 3. Januar Bescheid. Na początek gazeta Spiegel, która pisze o dymisji pani minister obrony narodowej i o tym, że kanclerz Scholz prawdopodobnie o tej dymisji wiedział już 3 stycznia, a Scholz cały czas milczy. Die Bild-Zeitung: In Europa herrscht Krieg, doch die Armee der größten Wirtschaftsnation des Kontinents steht ohne Führung da. Kanzler Scholz kann der Öffentlichkeit immer noch keinen Nachfolger präsentieren. Gazeta Bild na ten temat jak zwykle trochę prowokacyjnie. W Europie toczy się wojna, a armia największej gospodarki kontynentu jest bez przywództwa. Scholz wciąż nie może przedstawić opinii publicznej następcy. Podobno ten następca czy ta następczyni mają być przedstawieni dziś. Na ten temat zapraszam was na materiał. Tak. Verteidigungsministerin Lambrecht offen. Bundeskanzler Scholz will die Personalie heute bekannt geben. Lambrecht war gestern nach nur 13 Monaten von ihrem Amt zurückgetreten. Sie reagierte damit auf anhaltende Kritik an ihrer Amtsführung, die nicht nur aus der Opposition kam. Der Spiegel: und Vorschlag für Wahlrechtsreform. CSU wirft Ampel organisierter Wahlfälschung vor. Mit einer Wahlrechtsreform will die Ampelregierung den aufgeblähten Bundestag schrumpfen. Propozycja reformy wyborczej. Rządząca koalicja chce zmniejszyć Bundestag, to znaczy miałoby być nowy sposób liczenia głosów też. CSU oskarża koalicję o zorganizowane oszustwo wyborcze. Temat na pewno będzie jeszcze drążony, będziemy powracać. Die Bild-Zeitung schreibt: Lützerer wird zum Parteifiasko der Grünen. Radikale Klimaaktivisten entfremden sich zusehends von den Grünen. Gazeta Bild pisze o tym, że Lützerer stało się partijnym fiaskiem Partii Zielonych. Radikalni aktywiści klimatyczni coraz bardziej alienują, oddalają się od Partii Zielonych. Und Deutschland rutscht im Standort-Ranking ab, ist momentan nur knapp vor Ungarn. Niemcy spadają w rankingu lokalizacji przyjaznych dla firm, są w chwili obecnej tuż przed Węgrami. Und Studie der Familienunternehmen beweist: Deutschland schmiert wirtschaftlich ab. Także badanie dotyczące firm rodzinnych dowodzi, że Niemcy są coraz słabsze gospodarczo. Nur 4% der Firmen sehen sich für Lieferkettengesetz gerüstet. Firmen agieren im Blindflug, sagen Experten. Tylko 4% firm w Niemczech uważa, że jest przygotowane na nowe prawo dotyczące łańcuchów dostaw. Firmy działają w ciemno w chwili obecnej, mówią eksperci. Pamiętacie o tym nowym prawie łańcuchów dostaw? Mówiliśmy w ubiegłym roku. Trzeba między innymi uważać na warunki pracy wszystkich firm zaangażowanych w wytworzenie danego produktu. US-Ökonom Abraham Newman: Der Einmarsch Russlands hat Europa zurück in die Arme der USA getrieben. Amerykański ekonomista Newman mówi o tym, że inwazja Rosji ponownie wciągnęła Europę w ramiona Stanów Zjednoczonych i w tych ramionach chyba nie jest nam za dobrze. Dlaczego? Reaktion auf US-Subventionsgesetz: Macron wirbt für Aktionsplan Made in Europe. Mamy reakcję na amerykańską ustawę o subsydiach. Amerykanie dofinansowują w chwili obecnej firmy bardzo mocno. I Macron proponuje plan działania Made in Europe. Zobaczymy. Nie jest lepiej w Chinach. Korruption, Vetternwirtschaft, Scheinfirmen, deutsche Firmen werden Betrugsopfer in China, berichtet Wirtschaftswoche. Tutaj Wirtschaftswoche donosi o tym, że mamy w Chinach korupcję, nepotyzm, firmy, przykrywki, niemieckie firmy są tutaj oszukiwane po prostu. W Chinach o tym pisze Wirtschaftswoche. To nie jest jedna firma, tu jest dużo przykładów podanych. No i teraz a propos globalnej gospodarki. Tagesschau, Weltwirtschaftsforum in Davos. Prezydent Duda spricht heute zum Auftakt und Ukraine hofft auf Waffenlieferungen. Dzisiaj otwarcie Davos, Światowe Forum Ekonomiczne. Między innymi prezydent Duda będzie przemawiał na otwarcie, a Ukraina chce wykorzystać oczywiście i tutaj w Davos będą też cały czas apelować o kolejne dostawy broni. Na ten temat zapraszam na materiał Tages. Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums. Das Treffen in Davos steht unter dem Eindruck des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine.
Zum Auftakt sprechen unter anderem der polnische Präsident Duda, EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und Chinas Vizepremier Liu. Auch die deutschen Minister Lindner und Habeck sind zu Gast. Der Spiegel und Milliardenauftrag aus Indien. Siemens liefert 1200 E-Lokomotiven nach Indien. Mamy miliardowe zamówienie Siemensa na dostawę 1200 lokomotyw elektrycznych do Indii. Bitcoin erholt sich von Absturz, Kurs über 20.000 Dollar. Bitcoin z coraz lepszym kursem, już ponad 20 tysięcy dolarów, czyli jakby ożywił się trochę po tym swoim ogromnym spadku. Und teure Lebensmittel, Inflation bremst Biolandwirtschaft in Deutschland. Duże koszty żywności spowalnia to w Niemczech rolnictwo ekologiczne w chwili obecnej. Der Spiegel berichtet, Landwirtschaftsminister Özdemir möchte Landwirte fördern, die Schweine vergleichsweise artgerecht halten. Größere Betriebe würden dagegen leer ausgehen. Fleischbranche und Bauernverband protestieren gegen das Vorhaben. Jeszcze a propos rolnictwa ekologicznego. Spiegel donosi, że minister rolnictwa Özdemir chce wspierać rolników, którzy hodują świnie w sposób odpowiedni dla gatunku, czyli w dobrych warunkach. Większe gospodarstwa no, na tym raczej by straciły, duzi producenci mięsa i przeciwko temu projektowi protestuje oczywiście przemysł mięsny Stowarzyszenie Rolników w Niemczech też. Gut, Morgen Post, liebe Leute, Brandenburger Tor in Berlin und Todesfahrt gibt Rätsel auf. Am Brandenburger Tor ist es zu einem tödlichen Vorfall gekommen, ein Auto raste gegen eine Säule, ein 26-Jähriger ist tot. Brama Brandenburska, wczoraj, słuchajcie, śmiertelny wypadek przy bramie brandenburskiej, samochód uderzył jeden z filarów tej bramy, 26-latek zginął na miejscu i tutaj w tym przypadku też mamy komunikat polskiej ambasady w Berlinie w związku z tym zdarzeniem. Kierujący pojazdem był obywatelem Polski, poniósł śmierć na miejscu, brak dalszych ofiar i dalszych poszkodowanych. Tutaj informuje ambasada polska w Berlinie, berlińska policja ustala okoliczności przyczyn wypadku i konsul jest w kontakcie ze służbami i tak dalej. Mam nadzieję, że to nikt ze znajomych albo rodziny i tak dalej. Przykry. Nie wiadomo co jeszcze, czy to wypadek, czy to coś innego. Zobaczymy. Gut, das war's für heute. To by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze wiadomości. Ich wünsche euch wie immer einen ruhigen, aber erfolgreichen Tag. Jak zwykle życzę wam miłego, ale też pełnego sukcesu w dnia. Beste Grüße von mir. Tschüss.